Państwo dzisiaj pomówimy sobie trochę historii lampy, skąd się wzięła na świecie, jakie ma parametry, gdzie była zastosowana, jest to lampa 6V6. Tu mam przedstawicielkę tego gatunku, tego typu nowoczesną od Słowaków. A skąd się wzięła, jakie ma brzmienie, chociaż przytoczę nie swoją opinię a cudzą, będziecie mogli Państwo dowiedzieć się z tego filmu. Jeszcze tak przystępie, będąc, chciałbym powiedzieć, że przez najbliższy miesiąc może się nie pojawić żaden odcinek, z tego względu, że firma, w której pracuję, wysyła mnie na sianokosy kosy do pilnowania łąk do zbiorów. A pracuję w rolnictwie, więc starzałem się takie rzeczy. No, będąc tam, nie będę mógł montować filmu, bo będę spał w fotelu, nie? Ale co z 6V6, kiedy powstała? Z jakiej linii się wywodzi, będziecie mogli się Państwo dowiedzieć w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj mówić o historii 6V6. Swoją opowieść oparłem na artykule pana Erika Burbora. Zamieścił on ten artykuł w Wakim Tubarech w 1998 roku, ale korzystam także z innych pomocy. Na koniec filmu będzie można zobaczyć tablicę. Jeżeli interesują Cię lampy elektronowe, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Jeżeli jednak Lampy elektronowe to dla Ciebie zamierzchła historia i nie warto zawracać sobie tym głowy, to zrezygnuj z dalszego oglądania. 6v6 Historia tej małej tetrody wiązkowej nie zaczyna się wcale od tetrod wiązkowych. Zaczyna się od wczesnych pentod mocy. A zaczyna się od powszechnego, błędnego przekonania. Ci, którzy czczą potęgę i moc RCA będą rozczarowani, gdy usłyszą, że europejskie firmy jako pierwsze prowadziły lampę mocy pentody. RCA i reszta amerykańskiego przemysłu radiowego spóźniły się z tą imprezą o trzy lata i skupiły się na trwiodach do tego zadania, dopóki nie można było już ignorować większej wydajności pentody przy niższych napięciach anody. Zanim nie przejdziemy do historii, niektóre nazwy lamp będę czytał po angielsku, a niektóre po polsku. Philips wprowadził pierwszy model B443 w 1927 roku, następnie pojawił się Malard PM24 w 1928 roku, a następnie późniejsze wersje Philipsa C443 i E443. To był rok 1929, potem Celia Malarda PM w 1929 roku. Wszystkie one były żarzone bezpośrednio. Pierwszą lampą z żarzeniem pośrednim była Mazda AC-Pen z 1930 roku. Lampa, która odniosła ogromny sukces w Wielkiej Brytanii, zaowocowała długą serią Pentot, a następnie Tetrad Wiązkowych. Amerykańskie firmy w końcu to zauważyły. Champion pokazał P704 w 1930 roku Arcturus. Ale będziemy mówić, Arctur prowadził serię PZ. Te typy najwyraźniej nie były szczególnie niezawodne i wytwarzały mniej niż 2 waty w asymetrycznych wzmacniaczach audio klasy A z pojedynczą lampą. RCA, rzekoma potęga, w końcu zaangażowała do pracy część swojego dużego personelu inżynieryjnego i wprowadziła na rynek model 247 pod koniec 1930 roku. Była to pierwsza amerykańska pentoda audio, która odniosła prawdziwy sukces. Bańki w postaci kropli 247 i ST47 można znaleźć w dziesiątkach odbiorników radiowych z epoki 1931-1935. Stały się podstawą całej rodziny pentod o mocy admisyjnej około 10 do 12 W. Producenci naciskali na większą moc przy napięciu 250 V. To była typowa wartość zasilania B+, w radioodbiornikach pięciolampowych. Model 45 był dobry, ale jej bezpośrednie żarzenie i niska czułość utrudniały ich użycie w obwodach ACDC i obwodach radiowych gospodarstwa rolnych. Lampy model 50 miały małą sprawność i wymagały zbyt dużego napięcia nodowego, a pojawienie się pośredniego żarzenia oznaczało, że lampa numer 47 zostanie wyeliminowana. Za większość tych zmian odpowiedzialne były RCA albo GE. Rezultat brzmi jak Genesis. Gdzie 47 daje początek całej linii lamp o mocy od 10 do 12 W? To dało początek modelowi 38 w 1931 roku, mniejszej lampie niż 47 i pierwszej z grzejnikiem 6,3 V i katodą. Model 38 przemienił się w 59 w 1932 roku z 2,5 V grzejnikiem i podwójnymi katodami wewnątrz konstrukcji przypominającej 47. Model 38 Zapoczątkował także mniejszą wersję 2,5V, typ 33. Model 59 dał początek modelowi 42 w 1932 roku z grzejnikiem 6,3V i pierwszą cylindryczną konstrukcją w tej serii. Następnie 42 zrodziło 2A5 podobną, ale z grzejnikiem 2,5V. I wreszcie. Typ 42 został umieszczony w nowej metalowej obudowie z innowacyjną oktalową podstawą, w wyniku czego powstała 6F6 w 1935 roku. Niezliczone radia w kształcie nagrobka Zenet i Filco wykorzystywały pojedyncze 6F6 jako wyjście audio. Jedynym oddzielnym wzmacniaczem Hi-Fi, którym zastosowano tę lampę, był rzadki Stromberg Carlson Custom 400 z 1952 roku. Było kilka mniejszych lamp z tej serii, takich jak 6, 6K6GT, ale rozwojowi pentody mocy poświęcono mniej uwagi po 6F6, ponieważ inżynierowie RCA opracowali tetrodę wiązkową 6L6. Wydaje się bardzo oczywiste, że 6V6 wywodzi się bezpośrednio z 6F6. A ich parametry są bardzo podobne. Sądząc po niewielkiej ilości informacji, jakie posiadamy dziś, 6V6 od koniec 1936 roku wprowadzona została w 1937. Została opracowana przez ten sam zespół, który stworzył 6L6. Arnold Hayes, H. C. Thompson, G. M. Schrader, Otto Schrade. To nazwiska, które prawdopodobnie powinny się pojawić. Mówimy prawdopodobnie, ponieważ rozwój 6L6 był dobrze udokumentowany. Podczas gdy 6V6 była tylko mniejszą 6L6 do użytku w trybie single-ended w tanich radiach. 2,5W bez zniekształceń, co najwyraźniej oznaczało 5% zniekształceń, było celem, który osiągnęła 6V6. Osiągnęła to przy większej mocy anody i sprawności grzejnika niż jakakolwiek z jej poprzedniczek. Tutaj widzimy osiągi rodziny 247-6V6. Wkrótce po metalowej wersji 6V6 pojawiła się szklana 6V6G. Wreszcie pojawił się ostatni przedstawiciel tej serii, loktalowa wersja 6V6 firmy Sylvania 7C5, to był rok 1939. Potem przeszła druga wojna światowa i telewizja, co spowodowało przypadkową eksplozję typów lamp tetrodowych do setek nowych zastosowań. Udokumentowanie ekspansji przemysłowej po 1940 roku byłoby prawie niemożliwe w obecnym czasie. W przeszłości kolekcjonerzy radioodbiorników i lamp nie uważali tego za istotne. Było kilka równoległych wydarzeń. Lampy 12-watowe miały także rodzinę 8,5 W, zaczynając od 41 z 1932 roku, prowadząc przez oktalową 6K6 z 1936 roku, aż do loktalowej 7B4 z 1939 Jeszcze bardziej nieznana jest selwania 6G6G. 1937 roku. Chociaż ma tylko 2,75W, we wszystkich książkach nazywa się ją pentodą mocy. Podobno była używana w przenośnych radioodbiornika. Były trzy lampy strumieniowe, które były nieco podobne do 6V6 i wydawały się być przeznaczone do zastosowań audio. RCA6Y6 z 1937 była używana jako oscylator wysokiego napięcia w przedwojennych telewizorach z kineskopami odchylanymi elektrostatycznie oraz czasami. Jako wyjście audio w telewizorach i wojskowych radiach. Miała znacznie większą katodę niż 6V6, co zapewniało większy prąd anody przy zasilaniu anodowym na 5200 200V lub mniejszym. Model 6Y6 był wewnętrznie niezwykle podobny do tych odwiązkowych takich jak 25L6, 35L6 i 50L6. Zatem mógł wywodzić się z serii Pentot 43 albo 25A6, z których wytworzono serię L6. Wszystkie przeznaczone do zastosowań niskonapięciowych. Lampy 6Y6 były czasami używane w hi-fi przez hobbystów, a katalog AcroSound z 1955 roku pokazuje wzmacniacz 6Y6. Powinniśmy podkreślić, że 6Y6 nie jest przystosowana do typowych napięć roboczych 6V6, chociaż jest bardzo tradycyjna, ale podłączanie ją do wzmacniacza 6V6 odbywa się na własne ryzyko. Tan 6V6 z 1939 roku, nieco mniejszą mocą admisyjną, ale wyższym napięciem znamionowym, była również przez znaczona do audio o niskim napięciu zasilania, a rzadko widywana 6U6 firmy Sylwania 1940 była podobna do 6W6, ale zużywała mniej energii żarzenia. Wzmacniacz 6U6 można spotkać w kilku telewizorach z lat 40 XX wieku. Podobnie jak 6Y6, 6W6 i 6U6 były przeznaczone do zastosowań niskonapięciowych i nie mogą się nadawać do zastosowania we wzmacniaczach 6V6. Długo po zakończeniu produkcji rodziny 6Y6 różne firmy opracowały specjalne wersje 6V6, często do zastosowań hifi lub przemysłowo-wojskowych. Istniało wiele odmian napięcia żarnika 5V6GT oraz różne typy żarzenia szeregowego i samochodowego, takie jak 12A6 i 25C6. Sylwania 5871 z 50 roku była wzmocnioną wersją przeznaczoną do radiodbiorników mobilnych. Najbardziej znaną super lampą 6V6 była Bendix Red Bank 5992 z 1952 roku. I ta lampa była protoplastą całej linii Red Bank. Dwa typy, które nigdy nie były przeznaczone do użytku audio, stały się zamiennikami 6V6, ponieważ są wystarczająco podobne, aby działać i mają ten sam układ pinów. To modele 6EY6, 6EZ5 firmy General Electric i były przeznaczone wyłącznie jako sterowniki odchylania pionowego do telewizorów. A ich napięcia znamionowe są bardzo tradycyjne, dzięki czemu dobrze nadają się do starszych wzmacniaczy Fender Deluxe, które pracują z napięciem przekraczającym 400V na anodach. Jeśli właściciel Deluxe zdecyduje się na ich użycie, musi pamiętać, że ich żarniki pobierają dużo więcej prądu niż standardowe 6V6 i że może to spowodować przeciążenie transformatora mocy we wzmacniaczu. 7EY6 to wersja 6EY6 z nieco innym napięciem grzejnika, przeznaczona do użytku w kolorowych telewizorach z żarzeniem szeregowym. Ostatnią opracowaną wersją była General Electric 7408 w 1959 roku. Przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiej wierności, nie okazała się jednak spektakularnym sukcesem. Używało jej bardzo niewielu producentów OM-ów. Stare modele 7408 mają dziś bardzo wysokie ceny ze względu na ich tradycyjne parametry i wyjątkowo wytrzymałe siatki, co stanowi je dobrze dostosowanymi do wzmacniaczy gitarowych. Nawiasem mówiąc, przedrostek X wskazuje cokół ceramiczny, a przedrostek Y oznacza bazę Mikanol do zastosowania radiowych o niskich stratach. Jednymi naprawdę super premium wersjami 6V6 były 5871, 5992 i 7408. W przeszłości było też kilka wersji GT, no, rodzaj bańki szklanej. Wszelkie dalsze kombinacje alfabetyczne, które można znaleźć na nowo wprowadzonej na Rynek Lampie, są po prostu próbą zasypania użytkownika żargonem. Od czasu zakończenia produkcji przez GEMPD i Philips Sylwanie, od 1998 roku wprowadzono tylko dwie prawdziwe 6V6, tanią rosyjską wersję spomalowaną na czarno szkłem. 6P6S i bardzo podobną wersję chińską. Oczywiście po 1998 roku tych lamp pojawiło się trochę więcej, na przykład od Słowaków, od JJ albo od JES, zależy jakim języku to czytać. I w tym miejscu pan Erik przestrzega przed dystrybutorami lamp, którzy prowadzili na rynek fałszywki, czyli tanią rosyjską lampę 6L6, która została przebrandowiona na 6V6HD. Ta lampa ma większe zapotrzebowanie na żarzenie, zupełnie inną polaryzację i po prostu może zabić zabytkowy wzmacniacz. Dlatego lepiej użyć jest współcześnie produkowanych 6V6. Było też kilka wersji europejskich. Najbardziej znaną z nich była lampa KT61 firmy MOV. Lampa o bardzo wysokiej czułości zaprojektowana do sterowania bezpośrednio z detektora radia AM, oszczędzając w ten sposób stopień napięciowy z triodą. Nie jest ona odpowiednikiem 6V6, ale można ją zastąpić w niektórych zastosowaniach. Większość poradników dotyczących zamienników lamp utożsamia ją z bardzo rzadką Sylwanią 6AG6G. Klasyczny wzmacniacz Lig TL10 wykorzystywał parę KT61. Inną wersją była KT63, właściwie Premium 6 F6GT. CV731 to brytyjskie oznaczenie wojskowe modelu 6V6GT. Większość lamp 6V6 produkowanych w Europie występowała pod amerykańskim oznaczeniem. I gdzie aplikowano tą lampę? Model 6V6GT tak zdominował rynek wczesnego sprzętu Hi-Fi, że przed 1955 rokiem żadna inna lampa mocy nie była tak szeroko stosowana, nawet 6L6. Przykład. Bez swojego pierwszego sukcesu Firma Macintosh mogłaby dziś nie istnieć, a chodzi o wzmacniacz 20W2 z dwoma 6 6 gt w słynnym obwodzie Unity Caplet. Przy wysokim napięciu anodowym udało im się wycisnąć z tych lamp 20W. Popularne wzmacniacze firmy Bell, Bogen, Electro Voice, George Gott, Gramis, Fisher we wczesnych konsolach, Harman Cardon, Nightkit, Lafayette, Rangevin, Magan, Manston, Newcomb, Pilot, Radio Craftman, Rowland, RCA, Realistic, Regency, Sgt. Raymond, E.H. Scott, H.H. H. Scott, Stromberg, Carlson, Triad, a także wiele innych firm, były odbiorcami 6V6 zwykle w stylu GT. Jako krótki przewodnik dla kolekcjonerów sprzętu hi -Fi, powinniśmy zauważyć, że większość wzmacniaczy 6V6 nie była najwyższej jakości. Zwykle były to tanie zestawy lub małe bazowe urządzenia z bardzo podstawowymi elementami sterującymi, często przeznaczone do użytku z tanimi kryształkowymi lub ceramicznymi przetwornikami gramofonowymi. Niektóre wyjątki obejmują Electrovoice A20C z konstrukcją New Newcomb A127, RCA SP10 oraz SP20, Regency HF150. Były to modele z najwyższej półki, w których akurat zastosowano lampy 6V6, a najwyraźniej wszystkie są dziś rzadkie i mało znane. Istniała także niekończąca się lista gramofonów konsolowych oraz producentów przenośnych gramofonów OM, takich jak MagnaVox, RCA, Motorola, co przyczyniło się do dominującej pozycji na rynku. Oprócz milionów radioodbiorników i krótkofalówek których była używana po 1937 roku, a także różnych mniej znanych zastosowań przemysłowych wojskowych, nie wspominając już o dwóch mniejszych organach Hammonda M2 i M3. Prawdopodobnie inną lampą mocy audio, która odniosła podobny sukces, była 6L6. 6 bq 5 ostatecznie zastąpiła 6V6 w większości takich zadań i dopiero pod koniec lat 50. Tak naprawdę jedyne duże firmy Hi-Fi, jakie przychodzą na myśl, które nie korzystały z 6V6 GT a weszły na rynek po 1955 roku, albo były po prostu bardzo wyspecjalizowane, to Dynaco, Aiko, Marantz, nie wspominając o specjalistach od triod takich jak Brook. Acrosound nie wyprodukował wzmacniacza 6V6, ale zrobił do niego transformatory TO270 i ultraliniowy TO310. Wzmacniacze gitarowe i instrumentalne z 6V6 zajmowały niższy segment rynku przez około 20 lat, od późnych lat 30. do późnych lat 50. Prawie każdy elektryczny gitarzysta miał mały hawajski wzmacniacz gitarowy wykorzystujący pojedynczą 6V6. Ale najbardziej klasyczne małe wzmacniacze ze wszystkich, modele Champ, Princeton, Harvard, Deluxe i wczesne modele Thermolux, pracowały tylko z 6V6. Nie wspominając już o większości małych wzmacniaczy Gibsona sprzed 1960 roku. Plus moduł efektów Thunder Reverb, który wykorzystywał 6V6 a we wczesnych wersjach 6K6, jako sterownik po pogłosu. Ponadto mało znany wzmacniacz Dima Keleya z lat 80. zdołał uzyskać 60 W z zaledwie czterech lamp 6V6GT. Taki wzmacniacz musi mieć wymienione lampy tylko na najwyższej klasy lampy NOS. Jeśli napięcie siatki ekranującej nie zostanie obniżone, aby umożliwić użycie innych tanich typów. I chociaż produkcja 6V6 spadła od 1988 roku, nadal istnieją nowoczesne wzmacniacze muzyczne, które mogą z niej korzystać. Fender, Mesa, Spitster, Tom King, London Power, Analog Brothers, Top Hat i Victoria wystarczająco poważnie podchodzą do unikalnego zniekształcenia, jakim jest obcinanie przez lampę 6V6GT, aby nadal wytwarzać produkty przy użyciu tego prawie martwego podzespołu. Jednym z najnowszych wzmacniaczy hi jaki przychodzi na myśl, gdy wykorzystywał 6V6, był Mesa Tigris, który nie jest już produkowany. Minęło dużo czasu, odkąd 6V6 była używana do jakichkolwiek zastosowań innych niż wzmacniaczy gitarowe mojej mocy. Panowie z Vacuum Tube przygotowali test, jak zwykle poddali losową kolekcję wersji odmian 6V6 w teście zniekształceń i mocy szczytowej. Choć we wcześniejszych testach wykorzystywano tę samą obudowę wzmacniacza, analizator i inny sprzęt, danych tych nie należy bezpośrednio porównywać z wynikami innych lamp, które były opublikowane w magazynie Vacuum to Valley, a na podstawie których ja zrobiłem filmy. Impedancja obciążenia 3200 ohmów jest nieco niższa niż zwykle określana dla lamp 6V6, chociaż przy podanej impedancji zniekształcenia wydaje się być dość spójne w obrębie rodziny lamp. Wszystkie modele, które tutaj przetestowano, były zgromadzone wśród przyjaciół autora artykułu i zostały one udostępnione przez nich do testów. Wszystkie typy zostały przetestowane przy napięciu 300 V na anodzie i na siatce ekranującej. Także było 300 V, lampy pobierały 40 mA i obciążenie anody było 3200 Ohm. Wartości zniekształceń to druga harmoniczna przy 1 kHz i są ułożone w kolejności rosnącej. Możecie sobie to zobaczyć. Gwiazdka to dobra używana lampa. Hashtag zaobserwowano bardzo wysoki prąd upływowy siatki. Z tej listy można wyciągać kilka wniosków. Po pierwsze 6V6 nie były najbardziej spójne. Kiedykolwiek wyprodukowano, chodzi o całą rodzinę tych lamp. Wydaje się jednak, że modele General Electric mają zwykle mniejsze zniekształcenia niż inne marki. Typy 6V6G i 6Y6 charakteryzowały się zwykle mniejszymi zniekształceniami niż 6V6GT. Nawet w wersjach premium. Niskie obciążenie anodowe było prawdopodobnie najkorzystniejsze dla 6Y6. 6F6 były zwykle nierówne, a 6W6 albo 6U6 wydają się niewiele różnić od 6V6G. Po trzecie, znacznie późniejsze 6EY6 i 6EZ5 mają dużo więcej zniekształceń niż 6V6 i nie miało to wówczas znaczenia, ponieważ nie były przeznaczone do audio. Po czwarte, Wczesna wersja 6Y, 6G firmy sylwania nietypowymi podwójnymi katodami charakteryzuje się zniekształceniami przypominającymi 2A3 aniżeli tetrodę wiązkową. To rzadki typ i może stać się gorącym przedmiotem kolekcjonerskim. No i po piąte. Jak wiele osób podejrzewało od wielu lat, kontrola jakości uzwojeń siatki zaczęła spadać po roku 50. Lampy wyprodukowane po roku wydają się mieć więcej zniekształceń niż lampy wyprodukowane przed rokiem 1950. Późniejsze RCA były szczególnie złe. To uzwojenie siatki, no po prostu siatka strująca jest rzucikiem nawiniętym na dwóch palikach i wygląda to jak uzwojenie, tak? Na koniec, chociaż nie pokazano tutaj testów mocy szczytowej, podsumujemy. 6Y6, 6W6, 6EY6 i 6SZ5 miały znacznie większe katody niż jakikolwiek wariant 6V6, co zapewniało im znacznie większą moc szczytową. Wszystko to sprawia, że rodzina 6Y6 wydaje się lepsza do zastosowań hi-fi, podczas gdy ci, którzy pragną agresywnego przesterowania we wzmacniaczu gitarowym, mogą szukać 6EY6 albo 6SZ5. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu lamp o niższych wartościach znamionowych w starych wzmacniaczach, które charakteryzują się wysokim napięciem zasilania. 6Y6 mają napięcie znamionowe 200V, ale można je zasilać napięciem do 300V, jeżeli zachowa się ostrożność i siatka ekranująca będzie pod nadzorem. Należy zawsze uważać, aby nie przeciążyć uzwojeń żarzenia w transformatorze zasilającego lampami, które zużywają więcej mocy na żarzenie niż prawdziwe 6V6. Jeżeli są wątpliwości, a właściciel wzmacniacze upiera się przy 6Y6 albo KT61, dla bezpieczeństwa należy dodać transformator żarzeniowy, aby wysterować lampy mocy. No i po podsumowaniu, liczne zastosowania sprawiły, że 6V6 jest jedną z najdłużej sprzedawanych typów lamp. Jest to lampa pożądana szczególnie przez społeczność busową, więc wydaje się, że Produkcja jej będzie kontynuowana. Jak na razie możemy zadowalać się rosyjskimi lampami oraz słowackimi. Testy odsłuchowe wzmacniacza Hi-Fi z wykorzystaniem lampy 6V6. Panowie też przeprowadzili takie teksty. Ja Wam nie będę czytał po kolei brzmienia tych lamp, tylko po prostu wrzucę Wam tablicę, na której będziecie mogli przeczytać jaka lampa czym się charakteryzuje. Jeżeli będziecie mieli dostęp do lamp NOS, to będziecie widzieć, które są z nich najbardziej cenne. Do testu został użyty wzmacniacz zabytkowy hi 10-watowy wzmacniacz przeciwsobny 6V6 bl 2122C z 1956 roku, który został odrestaurowany i wymieniono w nim kondensatory. Nie wszystkie próbki zostały odsłuchane, nie wszystkie lampy, bo mieli tylko mało czasu i generalnie niektóre z tych próbek, tych, tych sampli lamp mieli po jedną sztukę. Zastosowany odtwarzacz to tutaj Dynaco CDV Pro. I głośniki Klipsch Horus One. Możecie sobie zatrzymać film i przeczytać o brzmieniu każdej z tych lamp. Najlepszą 6V6 w tym teście okazała się Red Bank 5992. Mimo, że ta lampa nie charakteryzowała się najniższymi zniekształceniami, miała niesamowicie zrównoważony i szczegółowy dźwięk według autorów tego tekstu. Bas był głęboki, wysokie tony świetne. 59 są stosunkowo rzadkie, więc znalezienie pasujących par albo kwartetów będzie bardzo trudne. Tuż obok uplasowała się francuska Mazda, datowana na lata 50. XX wieku. Dla osób z ograniczonym budżetem, nadwyżki General Electric lub Sylvania są znacznie lepszym wyborem niż modele chińskie albo rosyjskie. Te lampy są nadal dostępne po względnej cenie. Jak widzicie na tym zdjęciu, ja posiadam prześwał 6 od Jeje. I 6p6s. Pora się już dostać. Do następnego filmu. Trzymajcie się.